Dobry wieczór Państwu. Mija godzina 19. Jeszcze raz zadam pytanie, czy mnie dobrze słychać. Czy widzą Państwo ekran? Sobie rozmawiał na temat giełdy amerykańskiej i zajęcia, jakim jest zawód daytradera akcji amerykańskich, czyli taki temat, który w Polsce jest jednak mimo wszystko dosyć mało popularny, bo jednak polska rzesza inwestorów i spekulantów jest jednak tutaj zdominowana przez rynek walutowy, rynek Forex, różne indeksy, czy tak jak w zeszłym roku kryptowaluty. Ja natomiast od pewnego czasu zajmuję się daytradingiem akcji amerykańskich i przez najbliższy czas postaram się Państwu opowiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób można sobie takie zajęcie zorganizować we własnym życiu. I tak to będzie właśnie wyglądało. Giełda amerykańska to jest bardzo ciekawy temat. Z webinaru dzisiejszego dowiedzą się Państwo właśnie, jakie możliwości oferuje gra na giełdzie amerykańskiej, właśnie dlaczego trading akcji amerykańskich jest fajniejszym zajęciem niż prowadzenie działalności gospodarczej, proszę. A to wynika z tego, że ja przez ostatnie lata byłem jednak dosyć mocno zaangażowany w biznes i mam jakieś tutaj już porównanie, jeżeli chodzi o handel akcjami i zajęcie się jakimś tam różnym biznesem. To jest oczywiście takie trochę z przekorą, ale mam swoje argumenty, które będą przemawiały za tym, że day trading na tle biznesu wcale nie wypada tak źle. Kolejnym punktem naszego spotkania będzie zagadnienie dotyczące prop tradingu i zastanowimy się, co to jest, jak wygląda cały ten ów prop trading od środka. Też postaram się Państwu tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Już na koniec naszego dzisiejszego spotkania pokażę Państwu, na czym codziennie pracują daytraderzy, ci profesjonalni, ci prawie profesjonalni, a także pokażę dwie takie proste strategie, które gram każdego dnia. One przynoszą mi raz większe, raz mniejsze, a żadne pieniądze. Trading to także straty. Agenda naszego dzisiejszego spotkania przedstawia się w następujący sposób. Za chwilę powiem kilka słów na swój temat. Opowiem też Państwu, dlaczego wybrałem giełdę w Stanach Zjednoczonych. Opowiem Państwu też o tym, jak wygląda praca tradera od środka, od kuchni. Opowiemy sobie o możliwościach pracy zawodowej w ramach właśnie tutaj day tradingu akcji amerykańskich w Polsce i opowiem Państwu generalnie trochę, jak wygląda praca w biurze prop tradingowym, które zajmuje się tak na pełen etat właśnie spekulacją na rynku amerykańskim i generalnie, jak to wszystko wygląda od środka, jakie to jest fajne rzeczywiście zajęcie, bo zawód tradera, czy też zajęcie tradera to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie robiłem w życiu i postaram się Państwu tutaj w takiej pigułce to wszystko opowiedzieć. No i tak jak już mówiłem wcześniej, omówimy sobie strategie tradingowe, które możecie Państwo stosować na co dzień, nie tylko na rynku amerykańskich akcji, ale są to takie w sumie, szczególnie ta jedna, to jest taka prosta, uniwersalna strategia, która generalnie sprawdza się na każdym rynku, na każdym interwale czasowym, chociaż nie lubię tego określenia, bo jakby nie ma takiej strategii perpetuum mobile, ale generalnie rynki wszystkie pracują według podobnego schematu i akcje się tutaj specjalnie niczym nie różnią. Powiedziałem Państwu kilka minut wcześniej, ja się nazywam Patryk. Specjalizuję się na co dzień w rynku akcji spółek amerykańskich na cały etat. Co to znaczy? To znaczy, że przez ostatnie prawie 10 lat byłem uczestnikiem biznesu, prowadziłem własną firmę, bo zawsze chciałem to robić i kiedy zakończyłem swoją karierę w banku, to był rok 2009, postanowiłem otworzyć własną działalność gospodarczą i przez ten czas prowadziłem kilka różnych biznesów w ramach tej działalności, ale gdzieś tam w którymś momencie
No też popełniłem jakiś błąd i uznałem, że prowadzenie działalności gospodarczej dalej nie ma sensu. Zmieniły się też czasy, zmieniło się też podejście, zmieniła się skala prowadzenia tego biznesu i jak prowadzisz większą skalę biznesu, to podejmujesz większe ryzyko i czasami no to ryzyko niestety przekłada się na niekorzyść. Więc dlatego też w późniejszej części webinaru powiemy sobie właśnie o tym, jak ten trading wygląda na tle prowadzenia działalności. W każdym razie giełdą amerykańską zainteresowałem się już tak ładnych parę lat temu, bo jako 30-parolatek jestem takim dzieckiem giełdy papierów wartościowych z lat 2000, kiedy w połowie lat 2000 zaczęło się na tym polskim rynku coś dziać, on zaczął puchnąć, zaczęli się pojawiać nowi ludzie, zaczęły się szła ekspansja związana z promocją polskiej giełdy. Ja też jestem takim dzieckiem, które gdzieś tam w 2006-2007 roku kupowało akcje na IPO, kiedy licznie spółki wchodziły na polską giełdę i później gdzieś tam sobie na tej giełdzie, czy to akcje, czy to kontrakty terminowe. To były takie fantastyczne czasy polskiej giełdy i z tego się wzięło to całe moje mocne zainteresowanie ogólnie giełdami, ale też nie bo jakoś zupełnie moje zdanie na temat Forexu jest tutaj dosyć odmienne od tej jednak dużej większości. Ja uważam, że rynek Forex ma niewiele wspólnego z tradingiem, to jest bardziej hazard, a hazard uzależnia i niestety jest takie proste niestety obstawianie tego, czy wzrośnie, czy spadnie i ten gracz indywidualny nigdy na tym Forexie nie będzie miał przewagi i te wszystkie statystyki, czy to jak jest już ESMA, czy jak jeszcze tej ESMY nie było, one niestety nie biorą się znikąd i większość tych inwestorów czy traderów na Forexie traci, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Giełda amerykańska pojawiła się u mnie kilka lat temu, ale byłem pochłonięty tym biznesem i jakby nie miałem czasu za bardzo rozwijać tej pasji. Natomiast od ubiegłego roku już nie prowadzę działalności gospodarczej, jestem szczęśliwym człowiekiem, nie mam miliarda trialda problemów związanych z prowadzeniem firmy i jest ogólnie fajnie, zajmuję się dzisiaj giełdą amerykańską na cały etat i część tego etatu, jakby tych godzin, które poświęcam na swoją pracę, przeznaczam na współpracę z paszportem do Wall Street. Tutaj macie Państwo adres witryny paszport.ws. Paszport do Wall Street to jest takie międzynarodowe medium wydawane w kilku językach, w języku angielskim, polskim, jest też tutaj oddział w Czechach, na Węgrzech, którego zadaniem jest dostarczanie inwestorom informacji dotyczących rynków w Stanach Zjednoczonych i w ramach tej swojej pracy redaktorskiej produkuje dla tych państwa, którzy są zainteresowani informacjami ze Stanów Zjednoczonych, liczne treści dotyczące licznych spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W ramach moich tekstów możecie Państwo przeczytać o naprawdę wielu interesujących firmach, które są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych, działają także w Polsce i co tam się w tych spółkach dzieje, w co można zainwestować, jakie spółki powinno się omijać. To wszystko znajdziecie Państwo w ramach paszportu do Wall Street. Natomiast obradzę jeszcze grupę Mechanika Rynku na Facebooku. Doskonale widzą Państwo ten adres. Grupa Mechanika Rynku to jest grupa z tradycjami. Jedna z pierwszych grup takich typu powobranżowych, które pojawiły się na Facebooku. Pojawiły się na Facebooku, a potem gdzieś ten rynek się rozdrobnił i tych grup powstało coraz więcej. Natomiast grupa Mechanika Rynku to jest prawie 4300 uczestników. Być może nie są to uczestnicy najbardziej rozgadani w całej facebookowej sieci, ale taka już jest dzisiaj rola grup facebookowych, że one zwyczajnie są mało aktywne, bo ilość tej treści jest tak ogromna, że nie da się tego ogarnąć. W każdym razie, kiedy skończyłem swoją biznesową działalność, postanowiłem
postanowiłem, oj, coś mi się tu zmieniło. Jeszcze do tego nie doszliśmy. O. Postanowiłem za kurs tradingu, udałem się w tym celu do biura prop tradingowego w Katowicach i w biurze prop tradingowym zostałem nauczony tego, czego szukać na rynkach akcji Zjednoczonych. Na obrazku obok możecie Państwo zobaczyć takie przykładowe moje stanowisko pracy, które tam miałem kiedyś w pewnym miejscu. Teraz ono trochę wygląda inaczej. Natomiast generalnie w zeszłym roku odbyłem takie szkolenie w Global BD Trading. To jest firma, która właśnie zajmuje się typowo spekulacją na rynku amerykańskim. I w ramach swojej działalności żyje właściwie tylko i wyłącznie z tego, co traderzy zatrudnieni w firmie zarobią na rynku. Niemniej jednak szkolenie, które odbyłem, wprowadziło mnie tak już dokładnie w świat takiego typowego day tradingu dla profesjonalistów, a ludzie, którzy pracują w globalu, pokazali mi to, czego powinno się szukać na spółkach w Stanach Zjednoczonych, jeżeli gramy to wszystko w ramach takiego jednodniowego interwału czasowego. I takie właśnie szkolenie odbyłem, które mi dało bardzo silne fundamenty do tego, żeby potem próbować sobie radzić samemu właśnie jako już taki pełnoetatowy trader. Dorobiłem się takiego skromnego dwumonitorowego stanowiska, na którym widzą Państwo kilka wykresów spółek razem tam z dodatkowymi narzędziami, o których powiem za chwilę. Natomiast ten trzeci ekran służy mi często jako typowo skaner, na którym wyświetlane są spółki, które są tak zaprogramowane, żeby spełniały szereg moich zainteresowań. I tak to wygląda niemalże codziennie. Natomiast oprócz jeszcze mojej pracy w paszporcie czy na grupie, prowadzę sobie od czasu do czasu, jeżeli jest ktoś chętny, takie indywidualne szkolenia z day tradingu, w których mogę pokazać uczestnikom, czego właśnie szukać na rynku w Stanach Zjednoczonych, czego szukać na akcjach, jak te akcje czytać, jak je rozgrywać. To jest wszystko wbrew pozorom bardzo proste, ale jak wiemy, najlepsze trady są takie, których nie zawarliśmy, a mniej więcej te, które gdzieś tam staram się oferować. Nieliczne jednak mimo wszystko grupie odbiorców ma właśnie pokazać, jak grać day trading, poświęcając na to 3 godziny dziennie. Dlaczego 3 godziny dziennie? Ponieważ większość Amerykanów, którzy gdzieś tam sobie zajmują się tradingiem, czy to w hobby, czy to jako jedno tam z zajęć, które sobie gdzieś tam tutaj wykonują. Najczęściej Amerykanie, którzy handlują sobie spółeczkami w ramach jednej sesji, robią to do lunchu, czyli siadają tam od tej 9:30, kiedy giełda w Stanach Zjednoczonych zaczyna pracować i o 11:00-12:00 kończą i po prostu zarabiają, bądź też tracą pieniądze na tej porannej zmienności, która w ich rozumieniu jest najlepszym czasem na to, żeby zawierać transakcje. Traderem nie trzeba się urodzić, można się tego wszystkiego nauczyć. Wszystkich takich podstawowych rzeczy, które wprowadzają do rynku akcji amerykańskich, możecie się Państwo dowiedzieć w ramach takiego indywidualnego spotkania. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia szczegółów. Niemniej jednak wydaje mi się, że takie właśnie spotkania to jest dobry moment, żeby liznąć trochę tego rynku amerykańskiego. Z uwagi na to, że takie szkolenia w biurach prop tradingowych, które ja odbyłem, trwają miesiąc, dwa, trzy miesiące, więc to się wiąże z bardzo długim, często pobytem poza domem. No i nie każdy sobie może na to pozwolić. Ja mieszkam w Bydgoszczy, biuro, w którym się szkoliłem, było w Katowicach, więc miałem na kilka tygodni wyjechać z domu po to, żeby sesja w sesję siedzieć z innymi traderami w biurze i uczyć się tego, jak na tym rynku sobie można
poradzić. Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu. Lokowanie produktu już za nami. I trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na takie proste, bardzo fundamentalne pytanie. Dlaczego giełdy w Stanach Zjednoczonych, New York Stock Exchange i Nasdaq? Ponieważ, drodzy Państwo, są to dwie największe giełdy na świecie, na jakich jest notowanych, teraz nie policzę, z 7 tysięcy spółek, coś koło tego będzie. Więc ogólnie jest co grać. Największe skupisko spółek na świecie. Spółek z rodowodem amerykańskim, z paszportem chińskim, z każdym innym. Na rynek w Stanach Zjednoczonych wybierają się spółki przy różnej maści. Duże, małe startupy, ogromne konglomeraty przemysłowe i inne wielkie spółki technologiczne. Wszystkie najważniejsze firmy na świecie, albo przynajmniej zdecydowana ich większość, jest notowana na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Więc dlatego giełdy NYSE i Nasdaq, ponieważ jest po prostu na tych giełdach co handlować. Czyli one dają najszersze możliwości handlu whatever, co byście Państwo chcieli. Dlatego się nie gra na przykład na giełdzie papierów wartościowych, bo tutaj nie ma za bardzo czym grać. Te kilkaset milionów złotych obrotu w ciągu dnia i ten znikomy procent inwestycji indywidualnych nie daje rynku do tego, żeby uprawiać na nim taki day trading, jaki można było na przykład jeszcze grać tam 10 lat temu. Giełdzie w Stanach Zjednoczonych gra się między innymi dlatego, że oferuje ona bardzo konkurencyjne i niskie koszty dla takich day traderów jak ja, ty, czy tam inne biura prop tradingowe, które żyją z grania na giełdzie. I dzięki temu właśnie ta giełda cieszy się tak dużym zainteresowaniem i na giełdę amerykańską ciągną firmy i biura tradingowe z całego świata. Na giełdach amerykańskich gra się też dlatego, że handlując akcjami możemy grać na wzrosty i spadki, czyli tak jak jest napisane, kierunek rynku nie ma znaczenia. Dlatego też nie interesuje mnie jako day tradera, jak długo będzie trwała jeszcze hosta na rynku w Stanach Zjednoczonych. Czy ona się skończy jutro, czy się skończy za rok, to jest zupełnie bez znaczenia, ponieważ nie inwestuję, day traderzy nie inwestują na długi termin, i zupełnie ich to nie interesuje, co będzie miało miejsce jutro, czy za tydzień, a nawet w sumie za godzinę. A że giełda amerykańska pozwala pożyczać akcje z rynku, czyli większość spółek się pożyczyć, czyli wziąć tak zwanego shorta, to kierunek rynku nie ma znaczenia i możecie Państwo zarabiać na wzrostach, jak i na spadkach i to jest ta istotna przewaga nad innymi giełdami, że kiedy te spółki tanieją, a w końcu zaczną tanieć nawet te najdroższe, no bo nie będą przecież rosły w nieskończoność, to będziecie Państwo zawrzeć te transakcje spadkowe i kiedy teoretycznie inwestorzy powinni tracić, bądź inwestorzy długoterminowi wychodzą z rynku, to wy jako druga strona transakcji, czyli ta strona niedziela, która ma te akcje pożyczone i potem je odkupi po niższej cenie za darmo. I dlatego giełda amerykańska jest pod tym względem fajna. Tak jak mówiłem wcześniej, giełda amerykańska to też ciągły napływ nowych spółek do grania. Szanowni Państwo, na polskiej giełdzie nic się zupełnie nie dzieje. Ilość debiutów możemy policzyć w skali roku na palcach, nie wiem, jednej ręki, dwóch rąk, jednej ręki to rynek główny, dwóch rąk to raczej tam z New Connectem. Natomiast na giełdzie w Stanach Zjednoczonych trwa obecnie światłowód spółek chętnych do debiutów. To znaczy, niedawno w ramach paszportu do Wall Street pisałem podsumowanie trzeciego kwartału, jeżeli chodzi o segment IPO, bo jestem tam dosyć mocno zaangażowany w informacje dotyczące IPO w Stanach Zjednoczonych. I segment IPO, szanowni Państwo, odnotował w trzecim kwartale na giełdach amerykańskich, zdaje się, najbardziej aktywny sezon od 3 lat, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny. Pojawiło się tam tych spółek kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, tylko w przeciągu tak naprawdę 2,5 miesiąca, bo ten lipiec był taki dosyć tam jeszcze trochę, w sierpniu było słabo, no i we wrześniu tam ruszyła ta fala tych różnych spółek, które tam chciały wejść na giełdę, włącznie z tymi spółkami tak zwanymi miliardowymi, czyli takie, które sprzedają w ramach oferty IPO akcje o wartości powyżej miliarda
dekańskich i jako, że jest ciągły napływ spółek do grania z przeróżnych branż, naprawdę przeróżnych branż, to ci day traderzy mają tutaj na czym grać, bo te nowe spółki, które pojawiają się na giełdzie amerykańskiej, one z reguły przez jakiś czas, nie mówię, że wszystkie i nie mówię, że na wszystkich da się grać, ale przynajmniej przez jakiś tam czas wykazują się większą zmiennością niż te spółki takie już notowane dłuższy czas i one są przez to bardziej atrakcyjne dla day traderów, bo nie są na przykład tak zabudowane przez automaty, książki zleceń też są często nie tak mocno zabudowane, więc jakby większym zleceniem można tutaj wpłynąć na cenę danej spółki. No i to jest też taki właśnie element, który powoduje, że to granie na tej giełdzie nie jest takie nudne, bo tak jak tam, no ten tydzień jest akurat dosyć biedny, jeżeli chodzi o debiuty, chociaż tam jedna taka brazylijska, jednak tam taka brazylijska firma wchodzi na giełdę, zdaje się, w czwartek czy w piątek i ta oferta też będzie na $1 miliard, także no to już jest duża skala. No i ten ostatni punkt, prop trading, czyli praca w grach tradingowych, bądź też jako trader indywidualny. No właśnie, szanowni Państwo, pomówmy sobie o tym, kim tak naprawdę jest trader, bo to jest dosyć istotne. Kim tak naprawdę jest trader? Trader, szanowni Państwo, zarabia na handlu akcjami i często odnosi się to to słowo, ta nazwa do day traderów, czyli właśnie takich ludzi handlujących akcjami w wąskim horyzoncie czasowym, czyli transakcja może trwać kilka sekund, kilkadziesiąt, najdalej minut. Jeżeli transakcja trwa dłużej niż kilka minut, czyli kilkanaście czy kilkadziesiąt, to jest ogromna strata czasu. Więc day traderzy handlują po prostu akcjami na dużą skalę. Ten trader nie jest ani maklerem, ani żadnym brokerem, to znaczy nie przyjmuje zleceń od klientów, nie bierze od klientów żadnej kasy w zarządzanie, ani inne jakieś tam takie rzeczy. To robił ten, co spuścił 2 miliony złotych na giełdzie. Jakaś taka tam publikacja książkowa, widziałem, ma wyjść, czy już wyszła. To jest właśnie taki przykład, czego nie powinno się robić. Czyli nie bierzemy kasy od osób trzecich po to, żeby grać tymi pieniędzmi na giełdzie. Jeżeli chcemy sobie zagrać większym kapitałem na giełdzie, to możemy zatrudnić się w firmie prop tradingowej i obracać kapitałem firmy, dla której się pracuje. Wielu day traderów, szanowni Państwo, nawet nie wie, jakimi spółkami handluje. To znaczy interesują nas głównie tickery, czyli tam te symbole, skróty, które są identyfikowane właśnie na giełdzie. I interesuje tych day traderów tylko chwilowa przewaga popytu na tarzą bądź odwrotnie, która ma szansę wygenerować pewną zmienność w cenie. I generalnie praca day tradera polega na tym, że wykonuje się jakąś tam większą ilość transakcji w ciągu dnia na małej marży, czyli po prostu się skalpuje. I księgując ten niewielki jednorazowy zysk bądź stratę i powtarzając tą czynność wielokrotnie w skali jednej sesji, generujemy o godzinie 22, powiedzmy koniec dnia, jakiś tam wynik. I ten wynik albo jest dodatni, albo jest ujemny, bo day trading to także straty. I to, o czym mówiłem wcześniej, day trader nie uprawia hazardu, to znaczy w biurach tradingowych, czy tak jak tam uczą, uczyli nas na szkoleniu, gra się o pewne konkretne wytyczne i w oparciu o narzędzia, które są dla day traderów przeznaczone i to jest właśnie taki najprostszy zestaw pracy typowego day tradera, czyli mamy tutaj trzy okna, szanowni Państwo. Jest okno wykresu, to jest jasne. Jest okno to środkowe, to jest okno, co się nazywa level 2, czyli ten drugi poziom ceny. Proszę zobaczyć, tutaj to widać, 7,82, 81, 80 i 70 kilka. I tak samo po stronie sprzedających, 83, 87 i tak dalej. No i trzecie okno dotyczące tej jednej spółki, to jest okno time and sales, czyli okno, które nam
pokazuje wszystkie transakcje na spółce, które odbywają się w danej chwili. I na Time and Sales widać, więc w jakiej cenie transakcja jest zawarta. Czy ona jest zawarta po cenie kupna czy sprzedaży, czy się po prostu bierze ceny z BID-u czy z ASK-u. Jaka jest tam wartość tej transakcji, czyli 1 to jest 100 akcji, a 25 to jest 2500 akcji, zawsze dodaje się 2 za. No i oczywiście czas. I to jest informacja dla daytraderów o tym, co mniej więcej dzieje się na spółce. Mając tutaj ten drugi poziom ceny i widząc mniej więcej, ile tutaj tych zleceń stoi po jednej i po drugiej stronie, tutaj też dodaje się 2 zera, czyli tutaj na przykład stało 10 500 akcji tam na jednym poziomie. Tutaj ta cała reszta, czyli tam było ich w sumie gdzieś tam dużo więcej. I to okno i wtedy taki day trader widzi, czy spółka jest kupowana, czy sprzedawana. Zasada jest prosta. Jak rynek kupuje spółkę, to kupujemy. Idziemy za rynkiem. Jak rynek sprzedaje spółkę, to sprzedajemy. Tutaj nie ma naprawdę żadnej szczególnej filozofii. Okno, to które Państwo widzieli, zobaczą Państwo jeszcze potem na żywo, pokażę przy omawianiu strategii tradingowej, jak to wygląda na żywo. I co jest istotne w pracy daytradera takiego, który jest świadomy tego, co robi? To znaczy, daytrader gra akcjami w oparciu o bardzo czytelną politykę realizacji zysków i strat. To znaczy, w biurach prop tradingowych uczą traderów tego, że nieważne ile możesz zarobić, ważne ile możesz stracić. To znaczy, biuro tradingowe żyje oczywiście z zysków, ale też żyje z tego, że ogranicza bardzo straty. Ja w biurze tradingowym, w którym byłem uczony handlu na giełdzie amerykańskiej, byłem nauczony, żeby te stop lossy mieć bardzo wąskie, ale to też wszystko zależy od tego, kto jaką ma swoją strategię. W każdym razie, jeżeli nie masz określonej polityki realizacji zysków i strat, nie przetrwasz na rynku tam jakiegoś dłuższego czasu. Świadomy daytrader nie jest hazardzistą, to znaczy nie wchodzi w rynek, bo mu się tak daje, tylko wchodzi w rynek, bo coś widzi. A widzi to dlatego, że no, widział to już może wcześniej ileś razy, ma tam już jakieś doświadczenie, widział ten setup wielokrotnie, albo po prostu zna dobrze spółkę i wie, że jak odbędzie się coś, to potem będzie coś. I dlatego właśnie daytrader gra w oparciu o ściśle wyznaczone setupy i nie kombinuje. Bo pracą tradera nie jest przewidywanie rynku, czyli rysowanie tam, jak sobie ludzie, którzy grają na Forexie, tam rysują te strzałki, tam tutaj jakaś korekta, piąta fala, sratatata, pierdu pierdu, jakiś Fibonacci, sraci. To jest nieistotne kompletnie, bo jakby trader nie przewiduje, czy tam dotknie tego poziomu jakiegoś, czy nie. On po prostu reaguje. Jak dotyka i wybija, to trzeba tam spółkę skupić lub sprzedać. A jak nie, to nie. Jeżeli nie ma sygnału tam na taśmie, czy na drugim poziomie ceny, czy widzi, że ten poziom ceny jest zabudowany, chociaż jakiś wskaźnik inny powinien pokazywać, na ta spółka gdzieś dokonać jakiegoś ruchu, to po prostu tego nie robi. No i co najważniejsze. Daytrader szybko tnie straty, jeśli tylko cena nie podąża w zamierzonym kierunku, ponieważ małą stratę odrobić jest łatwiej niż dużą. To jest jasne, ale większość ludzi tego nie pamięta i traci pieniądze. I tak samo w drugą stronę. Daytrader bierze ze stołu profit tu i teraz. To znaczy nie rysuje sobie strzałek, że to tam może jeszcze urośnie pół dolara, albo 20 centów, albo 5 dolarów, tylko jeżeli ma sygnał z rynku, że ruch się kończy, że coś zawraca, że tam świeczka się kończy dwuminutowa czy jednominutowa w przeciwnym kolorze, to może stanowić jakiś sygnał, że ten ruch jakiś tam wzrostowy czy spadkowy jest wyhamowany, to po prostu zamyka transakcję i się nie interesuje. Nie interesuje. I dlatego większość uczestników giełdy traci pieniądze, więc logiczne jest, że daytraderzy grają przeciwko nim. Czyli przeciwko tym 90% ludzi, którzy sobie tam na tym rynku grają.
I teraz jak wygląda taka praca tradera? To jest takie miejsce pracy, znalazłem gdzieś w internecie, to jest jakieś biuro tradingowe chyba z Toronto. Proszę sobie zobaczyć na tych paru zdjęciach, jaka tam jest skala. W tym jednym biurze siedzi mniej więcej tyle ludzi, ile w całej Polsce zajmuje się handlem akcjami, tak według mojej wiedzy, jakby pozbierać wszystkich traderów gdzieś ulokowanych w tych kilku biurach, które można policzyć na palcach jednej ręki, no to tam będzie łącznie tyle osób. I to jest właśnie ta skala i ta różnica między rynkiem amerykańskim i rynkiem polskim. I proszę sobie na podstawie tych paru zdjęć, które Państwo tutaj widzą, uświadomić, ile tu jest jeszcze na tym rynku do zrobienia i dlaczego tak mało ludzi u nas się zajmuje rynkiem amerykańskim i handlem na akcjach amerykańskich. Tak wygląda większość biur tradingowych gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, za granicą, gdzieś, gdzie po prostu nie gra się Forexu, o może to tak nazwę. Gdzieś, gdzie nie gra się Forexu, ludzie grają na akcjach, jest to dla nich normalna praca, idą sobie na 9, wychodzą o 16 i tak dzień w dzień w dzień. I tak to wygląda. I dlaczego uważam, że zawód tradera jest fajny? Uważam, że zawód tradera jest fajny, bo jest to ciekawy, niszowy zawód, przynajmniej w Polsce. To znaczy, ile ludzi w Polsce zajmuje się day tradingiem akcji amerykańskich? To garstka. To podam, że tam kilkadziesiąt osób może, tam razem z tymi traderami, którzy gdzieś działają tam na własny rachunek. Praca jest ciekawa, bo codziennie uczysz się nowych rzeczy. To znaczy, siłą rzeczy gdzieś zaczynasz się w rynek amerykański angażować. Przychodzisz do pracy i widzisz, że spółka Netflix na przykład rośnie 10%, tak jak tam w tygodniu, bo były wyniki kwartalne i tak dalej. No to zaczynasz siłą rzeczy czytać, dlaczego ta spółka Netflix tam tyle procent urosła. I tak dzień w dzień musisz tam gdzieś czytać pewne rzeczy związane z tym rynkiem amerykańskim, że tam jest jakiś Fed, że są jakieś stopy procentowe, to jest istotne dla rynku, że tam jest taka śmaka inna spółka, że coś tam się dzieje, że są jakieś dane makroekonomiczne, jakieś non-farm payrolls w pierwszy piątek miesiąca i tak dalej, więc to jest jakby tutaj istotne. Poznajesz ludzi, którzy robią to samo co ty, to jest jasne. Ci ludzie też są fajni, mają jakieś tam swoje historie. Jedni są młodsi, inni są starsi. Ja w swojej tam pewnej karierze w biurze tradingowym też poznałem parę fajnych chłopaków. Z niektórymi mam kontakt do dzisiaj, mimo że już od kilku miesięcy nie pracuję w biurze prop tradingowym. I to, co mówiłem wcześniej, poszerzasz wiedzę o nowe informacje, czyli tam spółki, wydarzenia, to jest istotne. Uczysz się nowych rzeczy, to nie jest, że harujesz jak taki wół, codziennie robisz to samo, znaczy robisz to samo, ale w międzyczasie wpadają ci do głowy jakieś nowe rzeczy. Natomiast praca tradera to jest też ciężka umysłowa hadowa. To są też emocje i stres, który tam sami potrafi sparaliżować na jakiś czas. Praca day tradera rynków amerykańskich to jest praca, która odbywa się w godzinach popołudniowych, czyli ja do rynku siadam o godzinie powiedzmy 15 i sobie patrzę w skanerze, jakie tam spółki się otwierają spadkowo bądź wzrostowo i szukam sobie takich spółek, które potencjalnie mogłyby mnie zainteresować na sesji. No i pieniądze, to jest ta najważniejsza kwestia. Pieniądze, proszę Państwa. Straty i zyski liczone są w dolarach. To znaczy, że mleko kosztuje w Polsce 2,50, ale pensje, jeżeli uda się zamknąć z bilansem dodatnim, masz rozliczoną w USD, czyli po 3,70. I to jest właśnie fajne w tej pracy, bo nie idziemy do pracy jako day trader, żeby zarabiać 2000 zł, bo ta praca za 2000 zł nie jest warta, patrz dwa punkty wyżej, czyli tej ciężkiej umysłowej harówy, emocji i stresu. Bo niestety tak to często bywa. Więc idzie się do pracy day tradera po to, żeby zarabiać pieniądze. Natomiast jest to taka praca, że ten dochód też jest niestabilny, bo są takie momenty na rynku, kiedy ten rynek jest słaby.
Na przykład teraz. Niby jest sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, ale zmienność rynku jest słaba. Niby tam niedawno były jakieś spadki, ale to były tylko takie dwie sesje i to też wcale nie oznacza, że jak są spadki, to od razu zarobisz tutaj ciężarówkę pieniędzy. To znaczy, że czasami są takie okresy w roku na giełdzie, bo to też jest taki sezon, to jest też taki trochę biznes sezonowy, że są te miesiące gorsze, czyli na przykład wakacje są trochę gorsze. No sierpień w tym roku był wyjątkowo taki ciekawy, ale w zeszłym roku był bardzo, bardzo kiepski. Więc czasami jest tak, że po prostu będziesz musiał dopłacić do interesu, bo przyjdziesz do pracy 20 dni w miesiącu, ale będziesz mieć ten bilans ogólnie negatywny, bo gdzieś tam coś zarobisz, potem stracisz, koszty transakcyjne, dojdą koszty platformy i tak dalej, no i zrobi się minus i trzeba będzie niestety pokryć tą stratę, to jest też oczywiste. I to wynagrodzenie, o którym też mówiłem, ono jest liczone w procentach, czyli day trader, który tam pracuje dla prop tradingu bądź dla biura tradingowego, nie mówię tutaj o własnym takim czysto własnym rachunku, no to ma to wynagrodzenie liczone w procentach. Generalnie model podstaw i wypłat z podstawami nie funkcjonuje, chociaż jest w Polsce firma OSTC, która też jest takim biurem tradingowym w sumie z kapitałem zagranicznym, no i tam chłopaki, co pracują, to mają jakieś podstawy, dokładnie nie wiem ile, ale no mają jakieś tam podstawy, natomiast z tego, co tam mam informacje, no to te systemy prowizyjne są dosyć wyśrubowane, więc często jest tak, że oni tam po prostu tylko siedzą za tą podstawę i grają sesje europejskie i amerykańskie, więc jakby ten czas pracy mają dosyć długi, w sensie tam 10 godzin dziennie, to tak suma summarum nie wychodzi jakoś tam szczególnie. No ale jak ma się 20, tam 4 czy 5 lat i zaczyna dopiero życie zawodowe, no to jest fajnie. No i to już też o czym mówiłem, czyli ta sezonowość. Są okresy, kiedy na rynku nie ma zmienności, czyli na przykład teraz jest taki okres, trudno się zarabia pieniądze, nie ukrywam tego i sesja się nam ustawia bardzo szybko tam w przeciągu pierwszych tam kilkudziesięciu minut, a potem jest już bardzo ciężko. Czyli jest dużo sygnałów takich fałszywych, które jakby nie powodują tego efektu, jaki byśmy chcieli. Więc siadając do day tradingu, musisz sobie odpowiedzieć na takie kluczowe pytanie, czy jesteś na tyle zdeterminowany, żeby poświęcić się temu na 100 albo i więcej procent. No ja się poświęciłem i czy żałuję, czy nie, nie wiem. Jest to fajna praca, czasem mam tego dosyć, ale zrobię sobie kilka dni przerwy i znowu mi się chce handlować. I możliwości pracy zawodowej, proszę Państwa, jeżeli chodzi o na rynku amerykańskim, czyli to, co mówiłem wcześniej, proprietary trading, czyli forma współpracy tradera z firmą zapewniającą kapitał do zawierania transakcji oraz niski poziom prowizji. I ta firma w zamian oczekuje określonego procentu od zysków wypracowanych przez tradera. Czyli nie ma nic za darmo. Firma daje Ci jakiś tam kapitał do gry, czyli na przykład niech to będzie jakiś tak zwany founded account, i w zamian oczekuję, że podzielisz się wypracowanym zyskiem, czyli na przykład tam sobie schudnie z 15 czy tam 20%, jeżeli jesteś remote traderem, czyli tam dół ekranu, czyli tak jakby grasz na własny rachunek, czyli jakby wprowadzasz do tej firmy tradingowej własny jakiś depozyt zabezpieczający tam 2, 3, 4, 5 tysięcy dolarów. I wtedy jakby firma Ci udostępnia tam jakąś wielokrotność tego wprowadzonego depozytu. Ale robi to nie za darmo. Bo firma prop tradingowa to jest duży uczestnik giełdy, czyli taka hurtownia, która zrzesza mniejsze podmioty, czyli te biura tradingowe mniejsze czy większe, bądź też tych indywidualnych traderów pod jednym szyldem i jako duży odbiorca giełdy
daje bezpośredni dostęp do tego rynku głównego, Nasdaqa, Yamex, to są ETF-y, na tych właśnie konkurencyjnych zasadach, które pozwalają Państwu grać tak zwany ten day trading, czyli nie oddaje się wszystkiego w prowizjach. I dzięki temu właśnie trader ma bardzo duże możliwości w kwestii wielkości zawieranych pozycji, ponieważ jeżeli wprowadzasz na przykład depozyt jako remote trader do takiego biura na 2 czy tam na 3 tysiące dolarów, możesz uzyskać ten buying power, czyli to, nazwijmy to taką dźwignią finansową, czyli tym udostępnionym kapitałem do gry, ten buying power na wysokości tam, jak pracowałem, 75 tysięcy dolarów, proszę Państwa, tam. Za 75 tysięcy dolarów to już można kupić sporo. To już jest naprawdę duży, to już jest duża pula pieniędzy, którą można wykorzystać. Czyli można na przykład za to kupić, szybko licząc, tam z 300 akcji Apple'a, które kosztują po 220 dolarów za sztukę. To jest dużo. Ale możesz kupić równocześnie 10 tysięcy innych mniejszych akcji, które kosztują po 5 dolarów. Nie wiem, na przykład jakiś Snapchat tam kosztuje 7 dolarów. Więc to jest ten duży argument przemawiający za tym, żeby grać na tym rynku amerykańskim. Bo możecie Państwo właśnie uzyskać taką dźwignię. No, nie nazywamy to dosłownie dźwignią, czyli to jest taki udostępniony kapitał do gry, bo możecie sobie to Państwo tam regulować. Nie trzeba od razu się zapakować pod korek, tak jak to mówi człowiek w czapce, i tam jechać do przodu. Ale to tak właśnie wygląda. I teraz branża oferuje dwie możliwości pracy, czyli w ramach office tradingu, czyli w biurze, czyli tam na przykład w Katowicach są tam dwa albo trzy biura, są dwa biura w Warszawie, z tego co wiem, jest biuro w Trójmieście. Teraz się tu będzie otwierało biuro też w Bydgoszczy, do którego sobie też pójdę do pracy, bo na razie tam sobie handluję na własny rachunek tymczasowo. Albo właśnie remote trading, czyli jesteś podczepiony do takiego biura prop tradingowego, ale wnosisz własny depozyt zabezpieczający, z którego pokrywasz strat. I teraz fundamentalne pytanie, dlaczego day trading jest fajniejszy niż prowadzenie biznesu? Przepraszam Państwa, ale mam trochę problem z gardłem. Taka pogoda. Dlaczego day trading jest fajniejszy niż prowadzenie własnego biznesu? No prowadziłem własny biznes przez parę lat i mam jakieś porównanie i moje przemyślenia są następujące. W małym biznesie każdy biznes potrzebuje jakiegoś kapitału na rozruch, bieżące potrzeby i dalszy rozwój, czyli generalnie jesteś cały czas na kredycie i musisz ten kapitał mieć, czy z oszczędności, czy brać kredyt, jeżeli chcesz mieć firmę transportową albo budowlaną, albo jakąkolwiek inną produkcyjną, albo korzystać z akcji, które też są obwarowane miliardem różnych procedur i obowiązków, które trzeba w ramach tej dotacji wykonać. Jeżeli chcesz dzisiaj prowadzić jakiś biznes, no to trzeba się liczyć z tym, że jest wysokie nasycenie rynku w każdej branży. To znaczy, czy jakieś usługi, czy jak handel, czy generalnie cokolwiek, każda branża jest dzisiaj bardzo konkurencyjna i jest przez to bardzo duża presja cenowa, to jest tam kilka punktów niżej, czyli przychodzą do Ciebie klienci do sklepu i pierwsze co mówią, to daj rabat albo najlepiej za darmo. Wnieś mi tą lodówkę, podłącz mi tą lodówkę, weź starą na plecy, znieś i wywieź tam do utylizacji, bo tak. I tacy są właśnie klienci. Jak masz biznes, to obsługujesz większości klientów, czyli generalnie sprzedajesz. Musisz się nad tym klientem tam kłaniać i tam być mu loda, żeby od ciebie kupił coś. I takie są dzisiaj czasy. Zatrudnia się też pracowników, a czynnik ludzki to jest jeden z tych, który najbardziej zawodzi. Im więcej ludzi, tym więcej ludzi, tym więcej problemów, a dzisiaj też niestety większość z Państwa pracuje na etatach, więc wiecie jak to wygląda, nie? To też chcielibyśmy zarabiać więcej, bo jest
wzrost gospodarczy, bo inni też zarabiają więcej, no i ten pracodawca potem ma tam zawsze problem, bo z drugiej strony nie ma tego odzwierciedlenia w cenach, bo ceny mają być coraz niższe, wszystko ma być coraz tańsze, a tutaj z strony wszyscy chcieliby więcej zarabiać, no i to są takie kleszcze, z którymi ciężko się tutaj poradzić. Fundamentalnym problemem w polskim biznesie są problemy z płatnościami i ich egzekucją, czyli te niesamowite terminy płatności na 30-60 dni. Ja przez kilka lat prowadziłem branżę transportową. Miałem firmę transportową, miałem kilka samochodów, gdzie w branży transportowej termin płatności 60 dni to jest stan, więc przez 2 miesiące czekasz na pieniądze i czasem jeszcze musisz się odnosić. I oczywiście małe firmy są obciążone dużymi podatkami, czyli tam ZUS, urząd skarbowy, jakieś formalności. To jest nieuczciwe, że mały przedsiębiorca, który ma jednoosobową działalność gospodarczą i na przykład tam sobie, nie wiem, jest kurierem albo ma jakiś tam sklepik, albo jakiś usługę, zegarmistrzem, albo innym elektrykiem, musi płacić takie same podatki jak Biedronka, która ma 3000 sklepów i zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ma nieporównywalną skalę biznesu, zasięgu i wszystkiego. No i z biznesu niestety też trzeba się liczyć na bardzo długi czas ze zwrotowości tego biznesu. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, otwierasz restaurację. Tak, zgodzę się. Działalność gospodarcza to jest najgorsze rozwiązanie, jakie jest dostępne dzisiaj. Szczególnie taka jednoosobowa. Jest ten bardzo długi czas zwrotowości. Jeżeli na przykład, nie wiem, chcesz otworzyć sobie restaurację, to musisz tam zainwestować w tą restaurację dużo pieniędzy, musisz być dobry w tym, co robisz i musisz mieć jeszcze dużo, dużo pieniędzy w skrzyni, żeby dokładać do tej restauracji przez kilka miesięcy, zanim ludzie rzeczywiście przyjdą do ciebie i rozejdzie się po mieście, że żarcie u ciebie jest bardzo dobre. I większość tych biznesów po prostu nie jest w stanie przetrwać, bo gdzieś temu przedsiębiorcy kończą się pieniądze i po prostu kapituluje i zostaje z długami. I pracując też na własnej działalności gospodarczej, trudno też oszacować ewentualne zyski i straty. Czyli jeżeli masz małą deweloperkę i budujesz osiedle domów jednorodzinnych i kontraktujesz tę budowę dzisiaj, a wybudujesz je dopiero za rok czy tam za półtora roku, gdzie w międzyczasie zmienią się okoliczności, bo podrożeją materiały budowlane, podrożeją koszty pracownicze, koszty podwykonawców itd., itd. I tak naprawdę nie jesteś w stanie ocenić dokładnie w biznesie, ile zarobisz, o ile oczywiście sprzedasz te wszystkie domki, które tam sobie wybudujesz i jaki będzie ten bilans ostateczny. Więc to są też takie rzeczy, które ciężko obliczyć z wyprzedzeniem i większość biznesplanów, które gdzieś tam jest budowane po coś, to one no w ogóle nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo jak ocenić, jeżeli jednoosobowa firma, jak ocenić jakiś potencjał jakiejś sprzedaży, czy tam usług i tak dalej, więc dlatego większość jednoosobowych biznesów w dłuższej perspektywie nie daje rady, w dłuższym terminie upada. Szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj jest bardzo ciężko wejść na jakikolwiek rynek. No i pracując na własnej działalności, pracujesz 24 godziny na dobę. A jeżeli chcesz pracować jako trader, to też możesz pracować na działalności, ale nie musisz. Bo ja na przykład tam nie mam działalności gospodarczej i rozliczam sobie to wszystko jako osoba fizyczna. Jeżeli chcesz pracować jako trader, no to musisz też założyć kilkumiesięczny okres wdrożeniowy, czyli nie nauczysz się day tradingu w tydzień, nie nauczysz się tego też w miesiąc. Po miesiącu będziesz tam mniej więcej czaić, o co chodzi tam na tej taśmie i tam w tym drugim poziomie ceny. Więc trzeba założyć sobie po prostu też czas na wdrożenie, czyli ta nauka na koncie demo, bądź na koncie realnym, go zachęcam, ale małym size'em, czyli nie kupować 100 akcji Apple'a, albo innego tam jakiegoś Facebooka czy czegoś, tylko kupić tych akcji 10. Jak stracicie, to stracicie 10 zł, a nie 100 zł. Więc to wszystko zajmuje czas. Bo tradingu, szanowni państwo, nie nauczycie się z YouTube'a, nie nauczycie się z TJS-u, nie nauczycie się tam nie wiadomo czego, bo tam generalnie na YouTubie, a już w ogóle tym amerykańskim YouTubie, sprzedaje się obraz sukcesu. Czyli tam wszyscy zarabiają kasę i oni grają tam naprawdę grubo, jeżeli w ogóle to są konta realne, bo to też nie zawsze zweryfikować. I
Oni tam wszyscy zarabiają kasę. I to nie są w sumie tacy traderzy, day traderzy, bo oni tam robią 2-3 transakcje, ale wchodzą za to grubym size'em, czyli kupują na przykład 2000 akcji, 4000 akcji, mają duże konta i przez to mają duże zyski albo straty, czyli potrafią zarobić 1000-2000 dolarów w przeciągu tam jednej sesji, chyba tam pół godziny. Są takie różne filmiki i tego nie oglądamy, bo to jedynie powie jakieś spustoszenie w głowie i potem no, oglądamy się tam jak się, gości, którzy na YouTube tam zarabiają, że niby taką ciężką kasę, a potem też byśmy chcieli taką zarabiać i też szybko to konto wtedy zlikwidowane. Więc tak to właśnie działa. Jeżeli pracujemy jako trader w biurze prop tradingowym, no to mamy ten handel kapitałem firmy. Ewentualnie musimy wprowadzić tam te 2 czy tam 3 tysiące dolarów, co przystawiając to do uruchomienia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która nie jest przedstawicielstwem handlowym albo jakąś taką inną sprzedażą dla jakiegoś tam jednego większego podmiotu, no to te 3 tysiące dolarów nie jest to wcale jakoś tam, nie jest to tak jakoś dużo. Jeżeli pracujemy jako trader, no to mamy ten payout, czyli to nasze wynagrodzenie. Jeżeli pracujemy na office, tam gdzieś 40-50% z tego, co się zarobi, już po odliczeniu kosztów dla biura. A jak jesteś remote, czyli pracujesz zdalnie w sieci, no to wtedy tam ten zarobki są około 80%. Pracując jako trader, szanowni państwo, masz dużo wolnego czasu, bo też nie zawsze pracujesz. Nie zawsze pracujesz całą sesję. Tak jak na przykład teraz jest taki trochę lichy czas na giełdzie amerykańskiej, no to siedzenie całą sesję i akcji bez sensu, po to tylko, żeby dać płynność na rynek jest bez sensu, więc to się generuje jedynie niepotrzebne koszty, więc gra się półtorej, dwie godziny, idzie do domu. A reszta dnia jest wolna, więc też zaczynając pracę o godzinie 15, no można coś do tej 15 sobie robić. Ja nie mówię, żeby iść pracować tam gdzieś na wózek widłowy, prawda, żeby mieć umowę o pracę, ale można robić jakieś takie rzeczy dodatkowe. Ja na przykład pracę tradera, którą tam sobie wykonuję przez na przykład 2 godziny dziennie, przynajmniej na tym etapie, to do popołudnia zajmuję się swoimi czynnościami w ramach paszportu do Wall Street i to jest jakieś tam moje też zajęcie, które mi daje jakieś pieniądze i satysfakcję. Więc tak to właśnie wygląda. Trochę sobie w międzyczasie czytam Państwa komentarze na czacie, ale o tym później. I właśnie praca jako trader też daje możliwość zarobienia dużych pieniędzy, więc jeżeli już macie Państwo mniej więcej opracowane metody grania i w miarę powtarzalne zyski, możecie ten size sobie zwiększyć, bo biuro chętnie zwiększy Państwu size, jeżeli będą widzieli, że jesteście traderami zyskownymi, bo im więcej będziecie zarabiać kasy, tym biuro też będzie więcej zarabiało kas. Więc można zarobić więcej niż jako pojedyncza działalność gospodarcza, bo ile jeden człowiek ma moc przerobowych, żeby zarobić? No i praca tradera to są też stałe koszty. Czyli nie ma raczej jakichś takich niespodzianek. Ja nie mówię tutaj, żeby dokładać do strat, ale takie stałe miesięczne koszty i tam jakiś tam platforma, czyli te kwotowania, które tam są płatne z giełdy amerykańskiej, wynajęcie biurka, ewentualnie tam jakiś podatek ZUS, jeżeli rozliczacie to Państwo przez działalność gospodarczą. Nie zgodzę się z Państwem, tutaj czytając Państwa komentarze, że 99% szkoleń to lipa. Obronię ten 1%, bo wiem, na jakim szkoleniu byłem. W każdym razie, większość traderów traci pieniądze, ponieważ otwiera za duże pozycje i przytrzymuje straty. I to robi większość indywidualnych traderów, czy tam inwestorów, czy tam jakichś hazardzistów, którzy tam się naoglądali człowieka w czapce i też chcieliby od razu zarobić na DAX-ie nie wiadomo ile. I dlatego szybko traci pieniądze i dlatego krzyczy, że jest ograniczony teraz ten lever i tam nie można sobie wejść na dźwignię 1 na 100. No trudno, ale mniejsza dźwignia, mniejszy size to dłuższe życie na rynku i możliwość zrobienia na tym rynku czegoś. Więc ja nie twierdzę, że zawód tradera jest bardzo prosty, bo nie jest.
Wręcz bym powiedział, że jest to bardzo trudna praca. Jest zajebiście trudna praca i taka czasami zajebiście frustrująca, bo zawierasz te transakcje i zawsze jak wejdziesz, to ten rynek się odwróci albo ten sygnał będzie jednak fałszywy i tak dalej, więc każda praca ma swoje wady i zalety i tak samo praca tradera ma swoje też wady i ma też swoje zalety. Czyli to wszystko to, co mówiłem Państwu wcześniej. Praca tradera jest fajna. Jak pracowałem przez jakiś czas w biurze prop tradingowym, to było fajnie, bo tam byli też inni chłopacy, tam sobie rozmawialiśmy i taka rzeczywiście fajna atmosfera. Dzień pracy tradera składa się jakby z takich trzech bloków, czyli jest ta część otwarcia, czyli tam jak się sesja otwiera o 15:30, to tam gdzieś do 17:00-18:00 ten handel jest taki bardziej aktywny. Potem zaczyna się gdzieś o godzinie 18:00-20:00, tak jak teraz sobie tu siedzimy, to jest tam pora tego lunchtime'u, więc ta zmienność na rynku jest też mniejsza, wolumen też jest mniejszy, więc można spokojnie sobie zrobić przerwę albo zwyczajnie zająć się jakimiś tam innymi rzeczami sobie nawet, nie wiem, iść na siłownię, bo tam się nic szczególnego nie stanie, jeżeli nie będziemy na tym lunchtime na rynku. Ja nie mówię, że zawsze, ale tak jest. No i często też tam na końcówkę po 21:00 zaczyna się ta faza zamknięcia i też gdzieś ci traderzy w Stanach Zjednoczonych wracają z obiadu i tam zaczynają coś tam mieszać przy tych swoich pozycjach, ten wolumen zaczyna rosnąć i ta zmienność też i jest szansa na koniec sesji jeszcze tam wynik poprawić, aby poprawić albo pogorszyć, bo to działa jakby tutaj w dwie strony. I tak to właśnie, szanowni Państwo, wygląda. Prowadziłem przez jakiś czas mój biznes, teraz zajmuję się tym tradingiem tak trochę na pół etatu, bo to też wynika z tego, że chwilowo jestem na takim koncie remote tradera w takim pewnym propie. To zaraz Państwo tutaj zobaczą na platformie, którą Państwu pokażę. Natomiast z uwagi na to taki zawodowy prop trading, w jakim pracowałem w Katowicach, no to te koszty transakcyjne są wysokie i dlatego jakby to konto nie ma służyć do tego, żeby tutaj zarabiać na tym nie wiadomo jakie pieniądze, po prostu się nie da. I tak to właśnie działa. I przechodząc już do takiego ostatniego segmentu, o tym, czego szukam w day tradingu. Czyli takie dwie moje proste strategie, nad którymi trochę sobie tam pracowałem przez ostatnie miesiące, o których chciałbym Państwu zaraz opowiedzieć już tutaj w rynku na żywo, które zaraz Państwu pokażę. Czyli na szkoleniu, bo to jest to 1% takiego szkolenia, które jest OK. Nawiązując do tego, co widzę tutaj na czacie, czyli jest taki 1% szkolenia, który jest dobry, bo jak idziesz na szkolenie do biura tradingowego, no to oni cię chcą nauczyć tak handlować, żebyś nie przynosił strat. I tak właśnie mnie też uczono i próbowałem od sum jeszcze wielu różnych rzeczy, bo każdy gdzieś tam próbuje i szuka sobie jakiegoś takiego modelu tradingu, który mu odpowiada. Natomiast przerabiałem już różne takie tam jakieś setupy z taśmy i bez taśmy i na świeczki, i na średnie, i na wszystko. Wybicia z konsolidacji i właśnie z tych konsolidacji takich szerszych, czyli powiedzmy boksów. Są tutaj najlepszymi formacjami, które można grać, przy okazji najbezpieczniejszymi. Czyli tak, strategia wybić z prostokątów, boksów, to nic innego jak stara jak świat strategia Darvas Boxes, czyli identyfikacja obszaru konsolidacji i wyznaczenie obszaru zasięgu ceny. Wyznaczenie potencjalnego miejsca na otwarcie transakcji, czyli albo wybije dołem, albo wybije górą, bo to tak zawsze jest, że ta strefa konsolidacji jest po to, żeby animator rynku bądź jakiś tam większy gracz na spółce mógł
zrealizować swoje jakieś cele, czyli albo skupić akcje, albo gdzieś sprzedać te akcje po troszku tam, wrzucając jakieś tam małe pakiety. I po to są właśnie te pokażę to na następnym slajdzie. Czy zakłada pan stop loss, zakładając tutaj jakieś tam wybicie z tej konsolidacji, którą tutaj zaznaczyłem? Czy zaznacza pan stop loss, nie wiem, w połowie tego zakresu konsolidacji? Czy... Nie no, halo, słyszymy się czy nie? Halo, czy się słyszymy? Słychać, jest już ok, ok. Więc odpowiadając na pytanie dotyczące stop lossu według uznania. Według uznania to jest albo na przykład w połowie tutaj tej wartości, tej konsolidacji, albo na przykład na jakichś minimach, albo nie wiem, na 10 centów, albo na 40 centów. To wszystko zależy od tego, jaki macie Państwo ten swój money management, jaka jest wasze państwa stosunek do ryzyka. Więc przez to rozumiem stop loss według uznania, czyli nie, że tam pakujemy się tam nie wiadomo na jaki margines błędu, ale po prostu sobie coś zakładamy, że jeżeli tam spadnie cena do połowy tej wartości konsolidacji, no to zamykamy transakcję i cześć. I czekamy tam na następny sygnał. Jest jeszcze druga strategia wybić z takich wąskich akcji jedno-dwucentowych, co pokażę za chwilę. I to wygląda mniej więcej tak samo, czyli szykujemy, identyfikujemy taką konsolidację ceny na spółce i czekamy, aż coś tam się zacznie dziać. I obserwujemy w tym przypadku drugi poziom ceny i okno time and sale, czyli szukamy tej przewagi popytu nad podażą albo odwrotnie. Zajmujemy pozycję zgodnie z panującą przewagą kupujących bądź sprzedających. Jeżeli widzimy, że ktoś kupuje spółkę, to ją kupujemy. Jeżeli widzimy, że sprzedają spółkę i wybierają tam te poziomy po stronie tych sprzedających, no to wtedy sprzedajemy i wchodzimy i czekamy, aż coś tam się będzie dalej działo. I tak samo obserwujemy wolumen, bo jak nie ma wolumenu, to nie ma wybicia. Rzadko jest wybicie, jak nie ma wolumenu, albo jest takie fałszywe, bo ktoś się odstawi, gdzieś tam cena wybije na chwilę, potem to wszystko zgarną z powrotem i cena pójdzie w zupełnie drugą stronę. I tak samo stop loss według uznania. Nie ustawiamy stop lossa tam, gdzie wszyscy, panie Jacku, bo inni nie wiedzą, gdzie mamy stop lossy, albo możemy te stop lossy po prostu mieć na palcu, czyli to nie jest MetaTrader, że tam ustawiamy take profit i stop loss i czekamy, tylko ja mam stop lossy w głowie, to znaczy rzadko kiedy ustawiam stop loss sztywny, bo też nie lubię widzieć, żeby, bo mój broker, z którego usług korzystam, to jest broker też typu CFD, też nie chcę, żeby widział, gdzie mam te zlecenia zabezpieczające poustawiane, więc jak widzę, że gdzieś tam cena dochodzi do tego mojego poziomu, który sobie założyłem jako poziom stop lossa, to po prostu nie boję się nacisnąć przycisku sprzedaj albo kup, zależy w którą jestem stronę i trudno. No to jest wliczone w ten biznes i tak to działa. Strategia wybić z wąskich konsolidacji, szanowni państwo, to wygląda mniej więcej tak. Wąska konsolidacja, czyli cena gdzieś tam skąd spadła, to jest spółka IQ, czyli taki chiński Netflix, tak to nazwijmy. I gdzieś to zatrzymała nam się ta cena na poziomie 6,16,20. To jest wykres tam sprzed paru miesięcy, ale to jest nieistotne, bo chodzi o to, żeby pokazać Państwu, o co chodzi. I jak mamy taką bardzo wąską konsolidację, to po prostu musimy obserwować ten drugi poziom ceny i to okno time and sale i po prostu czekamy. To jest strategia dla cierpliwych. Czekamy po prostu, co się wydarzy. Jeżeli widać, że tutaj jakaś większa paczka poszła, tutaj jakaś paczka poszła
I tutaj na tym mniejszym wolumenie, proszę zobaczyć, doszło do jakiegoś lekkiego przesunięcia ceny, ale mimo wszystko to już był jakiś sygnał, że mieliśmy tutaj trzy takie świece już, które miały nią wyższą niż ostatnie i jest to sygnał, że coś tam się na tej spółce może się zacząć dziać. I potem doszło do tego wybicia w górę, czyli jeżeli ktoś zawarł tutaj transakcję po 16, tam powiedzmy 21 czy 2, czy nawet 3, to mógł zgarnąć tam kilka, dziesięć. Halo czat, czy słychać? Już tak. No dobrze. Skoro słychać, to fajnie. To wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Tak wygląda ekran. To jest jeden z dwóch ekranów, na których pracuję. I tutaj widzicie Państwo właśnie tą konsolidację wąską, o której mówiłem wcześniej. Czyli cena zatrzymała się na spółce. To jest akurat jakiś ETF chyba. Ale no nieważne. Chodzi generalnie o to, żeby pokazać Państwu ten setup. Czyli gdzieś tu cena się zatrzymała w tej wąskiej strefie 8,60 tam 1,2 i tutaj cały czas się tą spółkę, czy tam ten ETF obserwuje. Powiedzmy, że jest tak. I ta transakcja trwała, proszę zobaczyć, to 13,10, no długo, to mówiłem, to jest strategia dla cierpliwych. I obserwuje się tutaj ten drugi poziom ceny. Właśnie się Państwo załapali na takie właśnie urwanie tutaj takiej konsolidacji, nie? Proszę zobaczyć. Ale żeby doszło do takiego wybicia, to tutaj ktoś, jakiś silniejszy zawodnik musiał te wszystkie poziomy ze strony bid, czyli z tych kupujących, wybrać. I dlatego ta cena nam tutaj spadła. To jest to też, co mówiłem wcześniej. Kilkadziesiąt minut, kiedy się tutaj nic nie działo. Nie ma też wolumenu, proszę zobaczyć, te wolumeny są tutaj po jakieś tam w ogóle żadne wartości, nie? A w momencie, kiedy dochodzi do wybicia, jest wolumen na poziomie 237 tysięcy. I cena się osuwa, bo ktoś tutaj po prostu zbiera te ceny od tych wszystkich, którzy chcą kupować. Co są tutaj ustawieni. Jest też duża pula, proszę zobaczyć, ile jest po stronie sprzedających tutaj tych zleceń, a ile jest po stronie kupujących. To jest jakiś ETF, to jest troszeczkę przekłamane, ale chodzi generalnie o to, że jeżeli jest tych sprzedających więcej niż tych kupujących, no to ta cena się tutaj usuwa. I cały czas obserwujemy sobie tutaj, co się dzieje na tym oknie Time and Sale, czyli ono nam pokazuje, czy są wybierane ceny ze strony kupujących, czy ze sprzedających. I tak to właśnie działa, ale to jest strategia dla cierpliwych i trzeba mieć drugi poziom ceny i trzeba mieć taśmę. A jeżeli chodzi o tą pierwszą strategię, o której Państwu mówiłem, czyli wybicia z tych konsoli, to sobie na przykład zobaczymy spółkę Yandex. Spółka Yandex to jest taka rosyjska przeglądarka, coś jak Google, która ma zostać znacjonalizowana. I jak wygląda tutaj spółka Yandex? Taki tu widziałem setup, godziny przedpołudniowe. Zaznaczamy sobie taki prostokącik, czyli wyznaczamy jakieś tutaj miejsce jakieś minimum i maksimum i mamy takie coś. Żebyście Państwo lepiej widzieli. O. Czyli gdzieś tam o godzinie 9.54 spółka dotknęła poziomu 28, chwilę później odbiła do 28. No dobrze, mamy tutaj tą spółkę Yandex, tak jak to było mówione wcześniej. Czyli szukamy sobie do strategii takiego wybicia z szerszej konsolidacji momentu, gdzie ta cena nam tutaj staje. Czyli przed 10 dotknęła 28, potem odbiła do 28 kilkadziesiąt i już została w tej strefie. Czyli tu jest 28,
tu jest chwilę po 28, 70 kilka i potem już ta cena nam tutaj została w tym przedziale cenowym. Jest dokładnie ten sam model. Można to rozegrać albo na same świeczki, czyli nie korzystając tutaj z tych narzędzi. I po prostu jak cena gdzieś nam tam urwie z tego przodu konsolidacji, czyli na tym interwale dwuminutowym świeca zamknęła się poniżej, czyli na przykład po 27,70, no to wtedy jakby wchodzimy agresywnie w transakcję i czekamy na rozwój wydarzeń, albo reagujemy wcześniej, jeżeli tu obserwujemy drugi poziom ceny i to okno time and sale, to wtedy możemy zareagować na przykład sobie wcześniej i otworzyć tą transakcję na spadek dużo szybciej. I proszę zobaczyć, bardzo ciekawy ruch. Jeżeli cena 28 została tutaj wykupiona, no to spółka się urwała o prawie 2 dolary w dół, czyli grając na przykład, nie wiem, setką akcji można było tutaj zarobić spokojnie 100 dolarów. Wszystko zależy od tego, jakie trader parametry dotyczące zamknięcia transakcji. I tak to, szanowni państwo, wygląda, tak to wygląda właśnie w dużym skrócie. Strategia jest prosta jak drut. Można ją rozegrać na świeczki, można ją rozegrać na drugi poziom ceny. To wszystko zależy od tego, kto jak chce handlować. Znam traderów, którzy rozgrywają spółki w day tradingu. Znam traderów, którzy rozgrywają spółki w day tradingu, nie używając w ogóle do tego drugiego poziomu ceny, a także okno time and sale, tylko po prostu mają swoje setupy i jeżeli gdzieś tutaj rzeczywiście wychodzi z takiej konsolidacji albo generuje jakąś inną formację, to po prostu wchodzą w transakcję bez patrzenia na to, co dzieje się na spółce tutaj na bieżąco. Ja jestem nauczonym, aby grać głównie z taśmy, głównie z drugiego poziomu ceny i to okno jest dla mnie bardzo ważne, bo jeżeli widzę, że gdzieś tutaj zaczyna się na spółce ceny, która potencjalnie jest ciekawa, czyli niech to będzie tam 28 dolarów i widzę, że tam zaczyna się jakaś taka większa walka, to wtedy mam tutaj jakiś sygnał, czy ten dany poziom jest zabudowany, czy nie. W sensie, czy stoi po jednej, czy po drugiej stronie dużo zleceń, które trzeba wybrać, żeby cena mogła się ruszyć tam do przodu, czy do tyłu, czy też nie. I o to właśnie chodzi w takim day tradingu, jakiego ja jestem na panie Krzysztofie, bo taśma to skalp, ostry skalp, ale strategię momentum, bo to też jest taki temat rzeka, strategie momentum, które są na jakichś wyższych interwałach, one często są nieskuteczne niestety, to też mam przerobione. Załóżmy tą spółkę Yandex, w dniu dzisiejszym na innym. Czyli proszę zobaczyć, tutaj korzystając z tego samego setupu, cena urwała z 28, zjechała do 26 i wróciła. Jeżeli by zostawić to zlecenie otwarte, to wychodzimy na zero albo mamy jeszcze potem stratę, jeżeli gdzieś ten stop loss był tam wyżej. Więc w biurach prop tradingowych, czy jako generalnie traderzy, raczej generalnie się skalpuje, bo statystycznie skalp jest najbardziej skuteczny. Bo wszystkie strategie, które są wymyślone na jakieś dłuższe ruchy cenowe, one w dłuższej perspektywie rzadko kiedy przynoszą traderowi pieniądze liczone w takim bardzo systematycznym bilansie. Dlatego ja jestem zdania, że taki
taki day, bo day trading generalnie wiąże się ze scalpem. To granie na spółkach i nieskalpowanie tych spółek w ciągu dnia mija się z celem, ponieważ rzadko kiedy występują spółki takie na przykład, żeby miały cały dzień jakiś trend. Nie? O, zobaczmy na przykład sobie tą samą spółkę IG tutaj w oknie obok. Nie? Tutaj jest taka mieszanka straszna, początek sesji i gdzieś ten sygnał sprzedaży dopiero pojawił się później, ale ile tutaj było mieszania tak naprawdę, więc na tym można było też coś tam wyskalpować, jeżeli ktoś ma oczywiście jakąś tam swoją strategię. Ja nie mówię, że tak, albo na przykład, nie wiem, spółka Alcoa, też mam ją tutaj włączoną. Nie, no, spółka dzisiaj jest właściwie trudna do grania, nie, bo jest jakiś stres jednodolarowy, nawet nie, jest mała zmienność i jest milion fałszywych sygnałów kupna czy sprzedaży, więc i tak to wygląda. Więc tak, moi państwo, szanowni państwo, wygląda mniej więcej day trading na spółkach amerykańskich. Ja za dzień dzisiejszy dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie mieli państwo jakieś pytania, to proszę je zadawać, zaraz się do tego tutaj odniosę. Miło było mi z państwem być przez ostatnie godzinę z haczykiem. Tak mniej więcej wygląda praca day tradera na spółkach amerykańskich. Niestety tak to wygląda. Biznes jest fajny, biznes jest ciekawy, biznes jest podowy, oczywiście nie od razu, po czasie, albo jeżeli się komuś trafi od razu, to najpewniej potem straci szybko te pieniądze. Też widziałem traderów, którzy potrafili drugiego dnia zarobić na Amazonie 2000 dolarów, po czym przez najbliższe kilka tygodni wszystko to oddali z nawiązką i jeszcze ten depozyt tam też właściwie wytracili w większości, więc nie ma czegoś od razu. Tego trzeba się uczyć miesiącami. Ja się tego uczę codziennie. Jestem na rynku obecnym właściwie codziennie. Nauczyłem się jakoś trochę rozgrywać otwarcia, czyli nie boję się wejść na rynek o godzinie 15:32. Jeżeli widzę, że spółka spełnia jakieś wymogi, które potencjalnie mogłyby mnie zainteresować. I dlatego tak to rozgrywam właśnie codziennie. I dlatego szkolenie, o którym mówiłem państwu wcześniej, obejmuje granie właśnie do lunchu, bo jest taka zasada, że jeżeli chcecie państwo grać day trading, scalping, nieważne, w skali jednego dnia, będąc indywidualnymi traderami, to u żadnego brokera nie dostaniecie państwo takiej dobrej oferty jak w propie, jeżeli chodzi o koszty transakcyjne. To, co państwo widzieli, ten mój program, to jest taki półprofesjonalny, czyli działa to mniej więcej tak jak firma prop tradingowa, czyli mam tam jakiś kapitał buying power pozycji, ale mam wyższe koszty transakcyjne, średnio tak 3 razy wyższe niż te, które miałem na przykład w Katowicach. I to oznacza, że żeby zarabiać na tym koncie, muszę wykazywać bardzo wręcz nienaturalnie wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o transakcje wygrane, ponieważ koszty transakcyjne są tam na tyle wysokie, że mi się taki scalping, który uprawiałem w biurze tradingowym, zupełnie nie opłaca. I dlatego większość indywidualnych traderów, którzy nie są zrzeszeni w prop tradingu, rozgrywa tylko i wyłącznie te godziny poranne, czyli gra sobie tam właśnie od tej 9:30 do 11. O, tak jak na przykład często sobie oglądam stream na YouTube Sławka Juraszka, on pracuje w takim trading roomie wirtualnym w Stanach Zjednoczonych, to się nazywa wallstreet.io i Sławek tam ma codziennie takie streamy od godziny tam 15:30 naszego czasu do 17 i
gra na żywo, zawiera transakcje, mówi będę grał to, będę grał tamto, stop lossa mam tutaj, stop lossa mam tam, jakiś target jest w tym miejscu, w tamtym miejscu i oczywiście gdzieś to na bieżąco tam koryguje w zależności od tego, jak dany setup pracuje. Także większość tych traderów gra te poranki, zawiązuje 4-5 transakcji i albo mają zysk, albo mają stratę i odchodzą od komputera. Nikt poza biurami prop tradingowymi nie tłucze sesji i nie robi jakiegoś tam obrotu. Nie wiadomo jakiego, bo po prostu zwyczajnie by nie zarobił na prowizję. Więc tak wygląda generalnie day trading w wydaniu półprofesjonalnym, jeżeli nie chcecie Państwo spędzać na tym całego popołudnia i całego jakiegoś takiego życia zawodowego, bo tylko w biurach prop tradingowych pracuje się generalnie przez większą część sesji i zawiera tych transakcji więcej, bo możemy zawierać te transakcje z uwagi na to, że mamy koszty transakcyjne. I tak to właśnie działa i tą tematykę grania do 3 godzin dziennie obejmuje konsultacje, czy tam szkolenie, jak to nazwać, które proponuję osobom, które są chętne. Szkolenie może nie jest tanie, ale zawiera cały dzień pracy jeden na jeden, gdzie uczymy się metodologii, uczymy się praktyki i gramy na realnym rynku, szukając tego, co nas potencjalnie interesuje i tak to właśnie działa. Natomiast nie jestem szkoleniowcem i uważam, że trader nie musi zarabiać tylko na rynku, może sobie zarabiać na czymkolwiek tam mu się podoba. Ja sobie od czasu do czasu lubię zarobić na jakiejś takiej konsultacji szkoleniowej. Jeżeli jest ktoś chętny, to zapraszam. Jeżeli nie ma chętnych, to się nie obrażę na cały świat, bo zdaję sobie sprawę, że day trading na akcjach spółek amerykańskich jest trudnym zajęciem, ale jest niesamowicie fascynującym, ale trzeba to lubić. Trzeba to lubić i trzeba być twardym gościem z jajami, żeby być na giełdzie, bo to się wiąże z dużymi, szanowni Państwo, przeciążeniami, jeżeli chodzi o umysł, bo jeżeli zanotujecie na przykład serię strat, właśnie nie wiem, kilka sesji z rzędu stratnych, bo jest taki głupi rynek, jak jest teraz, czyli ta zmienność jest mniejsza, tych okazji jest do zawarcia transakcji mniej albo są fałszywe sygnały, więc nawet może nie tracimy tych pieniędzy tak bezpośrednio na kapitale, bo zamykamy te transakcje na zero, ale mamy stratę w postaci tych kosztów transakcyjnych, więc to są takie elementy, które gdzieś tam z czasem potrafią nam zepsuć humor i do tego trzeba niestety być przyzwyczajonym i trzeba wziąć to pod uwagę, jeżeli byście chcieli Państwo zająć się właśnie tym zajęciem na większą skalę, czyli na przykład na pół etatu. I tak to, szanowni Państwo, działa. Patrzę, co na czacie, tam Państwo piszą. Co tutaj jest? Czat. Tak, szkolenie w Katowicach kosztuje kosztuje 4000 zł i trwa 3 miesiące. W firmie Global Better Trading. I na szkoleniu w Katowicach nauczycie się Państwo dokładnie tego, co się tam gra w biurze w Katowicach. Bo domyślnie szkolenie ma uczyć osoby grania takiej strategii, jaką gra się w biurze w Katowicach, a tam się gra mniej więcej takie strategie, jak Państwu pokazałem, czyli się skubie te spółki po kilka centów na bardzo wysokim wolumenie. Większość traderów, którzy gdzieś tam się udzielają na forach społecznościowych, serwisach, mediach, mogą najwyżej traderom z Globala bądź też z innych firm najwyżej całować nogi w Japonkach. Oni tam robią naprawdę bardzo dużo wolumeny, po 100 i więcej tysięcy akcji na sesję i jeżeli są te sesje dobre, to naprawdę potrafiają
zarabiać tam pieniądze. Więc to nie jest tak, że się nie da. Ale trzeba być konsekwentnym, trzeba grać określone rzeczy i do usranej śmierci po prostu jechać w kółko ten sam setup do obrzygania, aż w końcu zacznie grać. I im mniej jakichś udziwnień, im mniej wymyślania, tym lepiej. Czy polecam grę na CFD z lewadem 1 do 20? Generalnie nie polecam day tradingu na CFD. Bo, a już w ogóle nie u brokerów, którzy stanowią drugą stronę transakcji, czyli tych market makerów. To jest dokładnie to samo, co na Forexie. Jeżeli korzystacie Państwo z softu, nazwijmy to profesjonalnego, czyli macie konto u jakiegoś brokera w Stanach Zjednoczonych, który nie jest brokerem CFD, a jest po prostu zwykłym brokerem, który wysyła zlecenie Państwa na rynek, żeby kupić czy sprzedać te akcje, to oni nie grają w drugą stronę, w sensie nie grają na Państwa, nie zarabiają na prowizjach, a nie na stratach, bądź też więc nawet jeżeli te zlecenia są postawione, no to tylko po to, żeby je zrealizować. Temu brokerowi jest to bez znaczenia, czy on to zlecenie wybije, czy rynek to zlecenie wybije, czy nie. Tak to działa. Generalnie brokerzy CFD to nie polecam, a już w ogóle nie w Polsce. Zresztą brokerzy, którzy są dostępni w Polsce, mają jakąś tam polską obsługę, to drogo. To się kompletnie nie opłaca. Nie? To zupełnie trzeba to wykasować w ogóle, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Dziękujemy za spotkanie. Kiedy webinar z konkretami? Konkrety to na indywidualnych spotkaniach, bo to jest gadanie na cały dzień. Co jeszcze? Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Przeglądam trochę czata w międzyczasie. Pytania za 4000. Szkolenie jest warte swojej ceny i nie. To wszystko zależy od tego, kto jakie ma tam podejście. Ja uważam, że za 3 miesiące siedzenia w biurze jest to warte, zważywszy na to, że jak są jakieś tam szkolenia weekendowe albo jakieś inne takie tam związane z Forexem czy coś, to potrafią kosztować niewiele mniej, a jednak ilość tych dni czy tam jakichś tych usług dodatkowych jest jednak mniej. A tutaj jednak jest pełna sala do tych, ta szkoleniowa, jest tam człowiek, który opiekuje się tą grupą szkoleniową i na bieżąco mniej więcej tam wprowadza w te wszystkie rzeczy, które są związane z pracą day tradera. Czy to się Państwu spodoba, czy nie, to już jest jakby kwestia indywidualna. Nie? Z reguły jest tak, że na 3 traderów jeden dojeżdża do końca szkolenia, taka statystyka. Bo jednak nie każdemu taka praca i taka gra na rynku musi odpowiadać. Ja sobie stale zdaję sprawę, że to, że granie na MetaTraderze 4 czy tam 5 jest wygodniejsze. I uważam, że to jest takie szkolenie w tym 1%, które jest dobre. Bo oni tam uczą takiej praktyki, czystej praktyki, którą mają ograną przez lata, bo firma Global nie jest od wczoraj ani od zeszłego roku, tylko funkcjonuje już tam ileś lat. Więc mają takie rzeczy ograne, i te rzeczy ograne uczą na szkoleniu. Czyli takie setupy, które pozwalają ci przetrwać, a jak jest dobry rynek, to dadzą zarobić. A jak jest słaby rynek, tak jak teraz, to ograniczają twoje straty. Uczą cię bardzo konserwatywnej polityki, jeżeli chodzi o money management, czyli mój stop loss dzienny to jest na $50. Ktoś powie mało, bo $50 to jest mój koszt wejścia albo coś tam. Ale $50. Na przykład wysypie mi się 4 czy 5 sesji z rzędu, to stracę najwyżej $200 albo $250, które mogę odrobić na następnej sesji za tydzień. A jak się ten money management ma taki rozbujany, to wtedy i te straty są większe, no to wtedy trudniej się to odrabia. A biuro prop tradingowe uczy cię przede wszystkim tego, żebyś nauczył się szybko ciąć straty. I jak masz gorszy dzień
i zjeżdżasz na minus 50 czy tam minus 100, zależy kto tam na jakim jest pułapie, to koniec tam. Nie ma gadania, platforma jest zawieszana, wyłączana i nie ma grania na rynku realnym już danego. Tak samo jest jak w drugą stronę. Jak masz dobry dzień, dochodzisz do jakiegoś pułapu i zaczynasz tracić, to u większości brokerów w propach jest tak, że jak zejdziesz 30% niżej od szczytu swojego dziennego jakiegoś wyniku, to też jest, program cię automatycznie blokuje możliwość dalszego handlu, bo widać, że coś się zepsuło, że coś może przestało grać. Jak masz ten cały zysk, który wypracowałeś wcześniej, oddać, to szkoda, więc lepiej nie graj dalej, idź do domu i tam na basen. Koszty platformy. W profesjonalnym tradingu, takim w Katowicach, koszt platformy 140 tam dolarów miesięcznie i koszt notowań, które są kosztem dla giełdy, nie dla biura, drugie 140, czyli tam było kosztów 300 dolarów. W propie, do którego teraz będę tam sobie szedł do pracy, platforma jest własnością firmy, która tam jestem firmą prop tradingową, więc za platformę tam chyba nie będziemy nic płacili. Jedynie za kwotowania, to wszystko zależy od tego, jaki sam sobie wybierzecie Państwo pakiet. Można mieć pierwszy poziom ceny, dwa poziomy ceny, jedną giełdę, dwie giełdy, cała jakaś tam taka różna lista rzeczy, które można sobie wykupić i to wszystko oczywiście tam jest zależne od ceny. To, co Państwo widzieli, czyli ta platforma handlowa, która była Państwu pokazana, to jest koszt 15 dolarów miesięcznie, ale to jest taka biedniejsza wersja soft profesjonalnego i jest to broker CFD, czyli może platforma kosztuje mniej, transakcje kosztują więcej i jak się więcej handluje, to w sumie ten przelicznik i tak nie jest tak do końca taki, jak powinien być. Czy są jeszcze jakieś pytania do mnie? W międzyczasie osoby, które zostały jeszcze z nami na czacie, zapraszam do dołączenia do grupy Mechanika Rynku na Facebooku. Na grupie Mechanika Rynku prowadzę politykę grupy takiej informacyjnej, czyli nie sprzedaję tam strategii tradingowych, jakichś różnych innych dziwnych rzeczy, tylko prowadzę politykę informacyjną, czyli takie różne ciekawe rzeczy ze świata giełdy. Grupa jest zorientowana na akcje z polskich spółek i spółek zagranicznych, więc jeżeli interesują się Państwo takimi rzeczami, to zapraszam do dołączenia do grupy. Nie ma u mnie za bardzo na grupie Forexu, bo się na nim nie znam, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby poprowadzić sobie tam wątek Forexowy, to też zapraszam. Ale to musi być ktoś, kto tam będzie to ogarniał, bo ja nie ogarniam Forexu i zupełnie mnie to nie interesuje, to jest poza moimi zainteresowaniami. Linka do strony. Już Państwu pokazuję linka do strony. O, tutaj jest link do strony grupy. Wystarczy w wyszukiwarce facebookowej wpisać Mechanika Rynku, gdzie Państwo albo fanpage z takim logiem, albo bezpośrednio grupę. Tutaj jest link, czyli Facebook Groups Mechanika Rynku, można sobie wpisać to do przeglądarki i jak zakończę webinar, to będę Państwu po kolei dodawał. Jeżeli chodzi o brokera, to co Państwo widzieli, to jest akurat taki prop, nazywa się TEFS. I konta można sobie na tego TFS-a poprzez firmę Tradenet. Konta napiszę Państwu na czacie. Wygląda to w praktyce tak, że w firmie Tradenet kupujecie Państwo tak zwaną usługę szkoleniową. Tam są takie pakiety za tam 500 dolarów, 3000 i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie dobre konto zabawy, czyli
kupujesz takie konto za $500 i ten limit strat jest powiedzmy tam $500 czy trochę więcej i jakby to jest, jeżeli się ten limit wyczerpie, to konto jest automatycznie zamykane i jakby nie ma tutaj, zabawa się kończy, nie? Ale do nauki to jest bardzo dobre, bo można tutaj mniej więcej zorientować się, o co chodzi, no i ten koszt platformy jest $15, a nie 150, tutaj jakby to też jest dosyć istotne na samym początku. To, co Państwo tutaj widzą, to nie jest żywy rynek, tylko tak jakby odbicie w lustrze, czyli to jest broker CFD, ale taki dosyć uczciwy, bo zauważyłem, że nie wybijają tych stop lossów tam. Rzadko kiedy się zdarza, żeby no czasami ma się po prostu pecha, że akurat się w tym miejscu tego stop lossa postawi, gdzie tam ta spółka dotrze, ale nie ma jakiś bad tick czy coś i tam nie wszystkich po kolei, nie? To jakby jest to polityka trochę inna niż w znanych domach maklerskich w Polsce i to tak nie działa. Ja z tego konta tak do zabawy sobie korzystam od kilku miesięcy i nie ma żadnych problemów. Więc jeżeli ktoś tam byłby takim tematem zainteresowany, to może sobie takie konto kupić, ale zaznaczam, że to jest sprzedawane jako usługa szkoleniowa. I jest to bezzwrotne. Tak to działa. Dobrze, szanowni Państwo, miło było. Zaznaczę, że to jest mój pierwszy webinar, który tak prowadzę w ogóle, bo z racji tego, że rynek amerykański nie jest jakoś szczególnie tutaj popularny w kraju na tłum, to nie jestem proszony zbyt często, żeby coś na ten temat powiedzieć, tym bardziej się cieszę z dzisiejszego naszego spotkania. Zeszło mi dobre pół godziny dłużej niż planowałem, ale mam nadzieję, że było to ciekawe i zainteresowało przynajmniej część z Państwa, jeżeli chodzi o właśnie ten rynek, bo uważam, że jest to fajne zajęcie i na akcjach amerykańskich, czy w ogóle na akcjach, można zarabiać pieniądze i zarabianie pieniędzy na akcjach jest dużo prostsze niż zarabianie pieniędzy na Forexie, bo w przeciwieństwie do Forexu akcje dają Państwu pewną informację, którą nie macie na Forexie, czyli jest rzeczywisty wolumen, to widać, czy ktoś handluje tą spółkę, czy nie. Drugi poziom ceny pokazuje, czy dana cena jest stawiona, czy nie. Co tutaj się dzieje, czy kupują, czy sprzedają. Jest jakby taka druga para oczu, która nam tam coś pokazuje. Pokazuje nam mniej więcej, co tam się na tej spółce dzieje. Nie? A jeżeli gramy jakąś parę walutową, to nie mamy ani wolumenu, ani w sumie nie mamy żywego rynku, ani tam nic nie mamy. Ludzie mają tam te swoje wskaźniki, tam sobie rysują jakieś tam różne rzeczy i to niczym im nie pomaga, to jedynie zaburza jakiś obraz wykresu i ceny. Proszę zobaczyć, co ja mam na swoim tutaj ekranie transakcyjnym. Ta czerwona kreska to jest średnia SMA 200 okresowa, a ta biała to jest wskaźnik VWAP, czyli taka jakby średnia ważona wolumenem. To się tak mówi po polsku. Czyli w największym uproszczeniu, jeżeli cena jest nad VWAP-em, to jest jakby spółka w przewadze kupujących, jeżeli jest pod VWAP-em, to jest spółka w przewadze sprzedających i jakby też jest to często jakiś taki fajny wskaźnik, który czasami na przykład dobrze się sprawdza jako jakiś punkt wsparcia albo oporu, czyli można gdzieś tam pod tym wskaźnikiem postawić na przykład stop lossa i to nie jest tak, że teraz tutaj dodabiam do tego filozofię, ale często tak jest, że niektóre spółki ten wskaźnik tak szanują i często jest tak, że ta cena gdzieś tu się zatrzyma w okolicach tego VWAP-u i można pod to też czasami tam coś zagrać. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że każda spółka, ale da się. I tak to, szanowni Państwo, działa. Dlatego ja jestem zdania, że akcje są dużo fajniejszym instrumentem do grania niż pary walutowe czy indeksy. Bo tam jest taka duża liczba zmiennych, że nie da się tego w żaden sposób ogarnąć. Uważam, że day trading jest dużo ciekawszy i dużo bardziej skuteczny dla inwestora indywidualnego niż inwestowanie długoterminowe. Z uwagi na to, że trudno nam przewidzieć, jaka będzie cena danej spółki za pół roku, bo tam jest taka duża liczba zmiennych, że to się po drodze może wydarzyć bardzo dużo. Są dwa sezony
publikacji kwartalnych, które potrafią nam zmienić trend na spółce. Najprostszy przykład. Pokażę Państwu to już na sam koniec spółkę eBay z piątku. Niech nam się tu załaduje ten wykres. Spółka eBay. To jest czwartek, to jest piątek. Spółka eBay w jakimś tam trendzie mimo wszystko trochę spadkowym, w dłuższej tam horyzoncie czasowym, ale teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć, ale wydarzył się w piątek przed sesją raport spółki PayPal, która jest silnie związana z eBayem, bo PayPal realizuje dla eBaya płatności przecież, jak tam Państwo coś kupują na eBayu, to przez PayPal się płaci. I właśnie oto w raporcie kwartalnym spółki PayPal, ja pieniądze i wszystko ok, była notka dotycząca spółki eBay, że tam wolumen transakcji czy przychodów tam z płatności pochodzący z transakcji z eBaya był niższy niż w poprzednich kwartałach, tam dosyć dużo. I to spowodowało, że spółka eBay zleciała z sesji na sesję w 10%. I to jest właśnie ta duża liczba zmiennych, o której mówię, że w inwestowaniu długoterminowym nie da się przewidzieć takich rzeczy, bo się pojawi jakiś news i sru. I cena zupełnie gdzieś tam wariuje, a rynek odbiera kompletnie irracjonalnie, często jakoś tak bardzo, bardzo nerwowo. Dlatego właśnie day trading jest ciekawszy, bo jakby kupujemy spółkę, za chwilę ją sprzedamy, za 5 minut czy za godzinę i mamy czystą głowę. Znaczy idziemy na ognie, zastanawiamy, czy ta spółka nam tam urośnie, czy spadnie. Przepraszam. Czy nam tam wzrośnie, czy spadnie, po prostu mamy tam jakieś zarobione bądź stracone pieniądze i się tym nie zajmujemy. Tak, spółka eBay spada od dłuższego czasu. Nie mam tutaj teraz bazy, żeby tam wykreślić ten wykres na dłuższy czas, ale zasadę, że proszę bardzo, NFLX, Netflix. O, to też tak chętnie handlowany. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. To są wyniki w zeszłym tygodniu. Kiedy Netflix podał, że uzbierał 7 milionów subskrybentów w Stanach Zjednoczonych i na świecie. I tam cena nam ruszyła o tam 10% do góry w baniach posesyjnych, potem trochę zaczęła spadać. Ale gdyby się okazało, że tych użytkowników ma jednak mniej niż chciał tego rynek, to by to spadła nam ta spółka, nie? I się otworzyła 10% niżej. I takich rzeczy nie da się w żaden sposób. Nie da się takich rzeczy w żaden sposób przewidzieć, dlatego w day tradingu otwierasz transakcję, zarabiasz, tracisz pieniądze, zamykasz i odchodzisz od tego, o tym nie myślisz. Jak masz pootwierane pozycje na dłuższy termin, to gdzieś tam zawsze się o tym myśli i ma się to z tyłu głowy. I takie jest właśnie moje zdanie na ten temat. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. No dobrze. Widzę, że nie ma żadnych pytań. Dziękuję Państwu bardzo uprzejmie za spotkanie. Dojechała tam nam do końca jakaś pula słuchających. Jestem zaskoczony taką ilością. Było mi bardzo miło dla Państwa prowadzić webinar. Jeżeli byście mieli Państwo jakieś pytania, to do mnie formularz kontaktowy. Zaraz to Państwu tutaj pokażę. O, na stronie tego szkolenia można do mnie pisać na maila grupowego mechanika.rynku@gmail.com. Miło było mi dla Państwa prowadzić webinar, jeżeli by był kontakt. Co wiem, to Łukasz Fiołek nagrywa ten webinar, więc powinien być on opublikowany na stronach FX Parkietu w niedalekiej przyszłości. I właściwie to na dzień dzisiejszy tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że chociaż część z Państwa zainteresował ten temat.
i będę się cieszył, jeżeli dołączycie Państwo do mojej grupy Mechanika Dynku i będziecie dyskutować z nami na różne tematy tam poruszane. Za dzień dzisiejszy dziękuję, kłaniam się Państwu nisko, dobranoc i do usłyszenia.